Powrót do szkoły po wakacjach nie zawsze jest radosny. Jednak uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Chodzieży nie sądzili, że może być aż tak nieprzyjemny. Po pierwszym dzwonku zamiast na lekcje powędrowali bowiem do innej szkoły. Nastąpiło to na skutek niekorzystnego planu, który został nam przedstawiony w dniu 3 września po rozpoczęciu. Był to plan, który tak naprawdę skreślał możliwości rozwoju naszych dzieci, pasje, które mają, a jest ich bardzo wiele w naszej klasie. Dlatego też solidarnie wraz z naszą klasą postanowiliśmy przenieść dzieci do szkoły w Oleśnicy. A plan zakładał, że 10-letnie dzieci będą się uczyły do godziny 18. Próby negocjacji nie przyniosły rezultatu. Pani dyrektor jednoznacznie nam odpowiedziała, że możliwości zmian w planie nie ma, ponieważ ma za mało sal do oddziałów, które w tej chwili są w szkole, czyli 29 oddziałów, 17 sal, no twierdząc, że po prostu w tej sprawie nic nie da się zrobić. Coś jednak dało się zrobić dopiero po tym, jak kilkudziesięciu uczniów, w tym prawie cała klasa 4F, przyniosło się do innych placówek. Z dyrekcją postanowili spotkać się pozostali rodzice, władze miasta, a także lokalne media. Głosy były różne, dyskusja była burzliwa. Tak naprawdę to były przedstawione tylko propozycje, projekty, ale tak prawnie dopiero musi Rada Pedagogiczna zatwierdzić te projekty, te propozycje. Propozycją, która najbardziej interesowała rodziców i na którą przystali, było ustalenie, że lekcje potrwają najdłużej do 16. W przypadku uczniów z byłej klasy 4F nic to jednak nie zmieni, bo do trójki już nie wrócą. Rodzice nie chcą narażać ich na kolejny stres. Największy żal mają o to, że dyrekcja z wyprzedzeniem nie poinformowała o zbliżającym się problemie ani ich, ani władz miasta. A można to było zrobić już w czerwcu. Uważam, że tutaj popełniono błąd i mogliśmy to wspólnie z dyrekcją zrobić wcześniej, takie zebranie z rodzicami. Przepraszam za to zamieszanie, ale wydaje mi się, że te 3 dni, które mieliśmy, pokazały, że działamy sprawnie i w tej chwili problem jest rozwiązany. Fakt, że lekcje rozciągnięte do godziny 18 raczej nie spodobają się rodzicom 10-latków, prawdopodobnie można było przewidzieć dużo wcześniej. Dlaczego więc nikt tego nie zrobił? Teraz się tego nie dowiemy, ponieważ dyrektor szkoły Hanna Lor jest nieobecna w pracy, a jej zastępca, wicedyrektor Magdalena Umeniuk, nie chciała udzielić nam komentarza na ten temat. Karolina Głogowska, Telewizja Asta.